Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a na tym filmie zajmiemy się oczywiście omówieniem najnowszych patch notesów, które właśnie pojawiły się na serwerach testowych w IFK Arenie, czyli patch notes 1.120 tutaj mamy. No i zaraz lecimy z tematem, dosyć długie są, a czy dobre, no to sami ocencie. Więc na początku mamy oczywiście nową postać, to jest standard, to chyba nikogo nie zaskakuje w żaden absolutnie sposób. Nową postacią będzie tym razem Ivan the Bonesmith, no i będzie to postać z frakcji Niemartwych. Oczywiście wraz z nową postacią pojawi się Arena Prób do niej, no i na moim kanale standardowo pojawi się z samego rana w momencie, w sumie w dniu wypuszczenia jej na serwery główne. No i jedziemy dalej, nowa podróż cudów o nazwie Twisted Tales, która będzie dostępna 18 lipca na serwerach testowych, parę dni później na serwerze głównym. Następnie mamy nową mapkę o nazwie The Final Night na wędrującym balonie. Dawno nie było żadnej mapki na wędrującym balonie, jakby nie patrzeć. Przynajmniej nie przypominam sobie, żeby w ostatnich patch notesach cokolwiek o tym było, jakakolwiek mapka żeby była. No i tak, będzie dostępna po ukończeniu 38.10 na kampanii, no i po ukończeniu poprzedniej mapki na wędrującym balonie na 60%. No i ta mapka to Forgotten Ruins tym razem. Następnie mamy nową mapkę o nazwie Darkyard, jeżeli chodzi o tę trzecią zakładkę na emocjonującej podróży. Tam mamy trzy zakładki tak naprawdę, jest ta pierwsza, jest ta z bestiami, jest ta trzecia o nazwie Judgment Chronicles. I przede wszystkim będzie można przynajmniej początkowo robić nową mapkę po ukończeniu 32.60 na kampanii, ponieważ będzie wtedy limitowany event i po prostu to oznacza, że będą dodatkowe nagrody standardowo. Wiecie na pewno już o co chodzi. No i jak te dodatkowe nagrody się skończą? One będą trwały około miesiąc, przez miesiąc będzie można dostać dodatkowe nagrody. No i później te dodatkowe nagrody zostaną usunięte, bo są one limitowane. No i wtedy będzie można już tam dołączyć po ukończeniu 21.60 na kampanii, czyli od 22 rozdziału. No i przy okazji trudność całej tej mapki zostanie tak samo zmniejszona po usunięciu tych dodatkowych nagród. Następnie aktualizacja formacji bossów, jeżeli chodzi o koszmarny korytarz. No to już raczej norma, nie wiem po co wrzucają to w patch notesach, tak samo mamy przecież rozpiskę w grze. Tutaj chyba chodzi o to, żeby po prostu był dodatkowy podpunkt i te patch notesy wydawały się dłuższe, tak mi się wydaje. Następnie mała aktualizacja, jeżeli chodzi o grę skarbów, z tego co widzę. Dodano coś o nazwie obóz poszukiwaczy przygód, który będzie dostępny dla każdego, kto ukończy 11.40 na kampanii, ale nie ukończył 24.60, czyli będą z tego mogły skorzystać osoby, które są pomiędzy tymi odcinkami na kampanii. No i będzie można tam dostać dodatkowe nagrody eksploracji. Gracze, którzy dobrze sobie poradzą w tej grze skarbów, będą mogli od razu brać udział w kolejnej grze skarbów. Dziwnie to brzmi, ale no tak tutaj mamy. No i tak, gracze, którzy znajdą się wysoko w rankingu, czyli będą w jakiejś tam topce, po podliczeniu drugiej rundy, jeżeli chodzi o grę skarbów, będą mogli brać udział w czymś o nazwie Treasure Vanguard, jako jacyś tam dowódcy skarbów. I tutaj nie mam pojęcia, o co dokładnie chodzi, no tutaj trzeba zajrzeć tak naprawdę do gry, a tej aktualizacji nie ma jeszcze w momencie nagrywania na serwerach testowych. Poza tym nawet jak to wejdzie, to i tak trzeba będzie poczekać, pograć na tej grze skarbów, żeby ta druga część jakby się aktywowała. Więc tutaj no to nie będzie tak szybko i prosto, tutaj trzeba poczekać po prostu, no i zobaczyć na własne oczy, o co tam dokładnie chodzi. Następnie dodano coś o nazwie Haunting Dreamscape. Mówię coś, bo nie ma tutaj nic o tym, że będzie to event, że będzie to rozgrywka. Podejrzewam, że to będzie po prostu jakiś event, zostanie on dodany 18 lipca na serwerach testowych. No i w tej, powiedzmy, że rozgrywce na ten moment zostaniemy zamienieni w Aziza, Lorda Koszmarów. No i będziemy musieli walczyć z potężnymi przeciwnikami we śnie i będziemy mogli otrzymać nagrody za ukończenie różnych wyzwań. No prawdopodobnie będzie to jakiś event, nie ma co się oszukiwać. Nie sądzę, żeby był to event kilkudniowy, chociaż kto wie. Tak naprawdę zazwyczaj chyba w okresie letnim tak mniej więcej dodawali jakiś większy event, jakąś mapkę. No tutaj muszę poczekać. Potencjalnie może to być event kilkudniowy, ale no nie wiem, opis jest dosyć krótki. Zazwyczaj przy tych eventach kilkudniowych no te opisy były znacznie dłuższe. Na przykład przy tym zerowanym ostatnio, czy na evencie rocznicowym tam naprawdę były długie opisy, tutaj mamy bardzo króciutki. Nowy sezon czasowej szczeliny, 90 dni, no i tutaj tak w sumie króciutko dodano nowe awatary oraz naklejki związane z piątym sezonem. Dodano również funkcję po prostu cofnięcia rezultatów bitwy,
Czyli jeżeli jakiś tam wynik bitwy się nam nie spodoba, czyli prawdopodobnie jeżeli przegramy, będziemy mogli sobie cofnąć do poprzedniego stanu ten rezultat, no i spróbować raz jeszcze, osiągnąć rezultat, który nas po prostu będzie satysfakcjonował. Zoptymalizowano również zasady otrzymywania boskich pieczęci. No i tutaj nie mam pojęcia, o co chodzi, tak samo, bo z patch notesów tutaj nic tak na dobrą sprawę nie wynika. I tutaj uwaga, powraca event o nazwie Gra Przeznaczenia. Jeżeli pamiętacie, były takie eventy jak Gra Przeznaczenia i Bitwa Krwi. Naprawdę kiedyś te eventy pojawiały się bardzo często, one były w stałej rotacji. Razem z takimi eventami jak Zagubione Sigile na przykład. No i faktycznie Gry Przeznaczenia ani Bitwy Krwi nie było już dosyć długo, parę miesięcy. Tak naprawdę to ja nie wiem, czy nawet z pół roku tego już nie było. No w każdym razie powraca Gra Przeznaczenia. To jest ten event, gdzie nie tylko gramy bohaterami, tylko mamy też karty, które zdają obrażenia, które leczą, które wzmacniają. Po prostu wybieramy trzy postacie i tam walczymy. Bitwa Krwi to był ten event, gdzie wybieramy pięć postaci do drużyny, a Gra Przeznaczenia właśnie to jest ten event taki, gdzie mamy postacie. No i też czary, tak można to ująć. No i dodano jakiś efekt pola bitwy o nazwie Faction Bonus, czyli bonus frakcyjny. No i tutaj wiadomo, o co chodzi. Jeżeli wystawimy odpowiednią ilość bohaterów z danej frakcji, to pewnie dostaniemy jakieś bonusy. Tutaj raczej nie ma co kombinować. Dodano również 5 kart o nazwie Blessing in Disguise, Dwindling Blast, Anti-Healing Vial, Forbidding Recharge i Crushing Hammer. Po więcej informacji musimy zajrzeć do gry. No wiadomo, tego jeszcze nie ma. No i ten event wejdzie 20 lipca. Bardzo duży natłok eventów będzie, bo przypominam, że jeszcze będzie poetycki pop quiz. Mamy skarbiec czasu, więc naprawdę dużo eventów ostatnio rzucają. Dodano również porady dla niektórych bohaterów, po prostu nowe porady, tutaj nic się nie zmieniło. Mamy już porady dla bohaterów, możemy tam na przykład wejść poprzez portret, czy na przykład szczegóły bohatera. No i po prostu więcej tych porad będzie. No i tutaj jest też dopisek, że w kolejnych wersjach gry będzie więcej tych porad, no i po prostu będą to co jakiś czas aktualizowali, dodawali tam nowe porady i te sprawy. Dodano również nowe zadanie dzienne. I które będzie następujące, musimy kupić jeden przedmiot ze sklepu, prawdopodobnie z jakiegokolwiek sklepu, albo z głównego tego sklepu, za złoto na przykład i diamenty, ale wydaje mi się, że tutaj każdy sklep zadziała, cokolwiek byśmy nie kupili, to pewnie to zadanie zostanie zaliczone. I tutaj spokojnie, to zadanie nie zastąpi innego zadania i to nie będzie też tak, że musimy zrobić to zadanie, to jest po prostu kolejna alternatywa. Jeżeli nie podobają nam się inne zadania, no to zamiast na przykład walczyć na arenie, będziecie mogli sobie, dajmy na to, kupić przedmiot ze sklepu, no i tyle. To jest kolejna alternatywa. Im więcej, tym lepiej. Każdy będzie mógł robić po prostu zadania, które mu się podobają, zwłaszcza gracze, którzy no nie grają długo, po prostu wchodzą na 5 minut robić zadania. No to takie wykupienie ze sklepu na przykład esencji będzie bardzo szybkie, proste i przyjemne, prawda? No i tutaj mamy znowu małe zmiany, jeżeli chodzi o Przeklęte Królestwo. I tutaj po raz kolejny tak naprawdę dotyczy to dwóch rzeczy, czyli tej mechaniki wściekłości, czyli Enrage'a, no i tych dynamicznych dywizji. Dynamicznych dywizji omawiał nie będę, po prostu jako, że są zmiany, to pierwszy sezon po aktualizacji będzie z dynamicznymi dywizjami, a później będzie wszystko tak, jak jest teraz do tej pory, czyli wszystko wróci do normy. I naprawdę omawiałem to już wiele razy i zobaczcie, jaka tutaj jest ściana tekstu. Tak naprawdę jako zwykły gracz nie musicie się tym w ogóle przejmować, jakby nie patrzeć. Jako taki gracz normalny, który tam nie tryharduje i te sprawy. A gracze zaawansowani i tak wiedzą, o co chodzi już na pewno, bo no, tak jak mówię, to już nie pierwszy raz się pojawia. A jeżeli chodzi o tę mechanikę Enrage'a, jeżeli przeciwnik będzie miał dużą ilość nastakowanego Enrage'a, czyli tej wściekłości, to jest taka mechanika, no to atrybuty będzie miał zmniejszone. No i zoptymalizowano również całą logikę tego obliczania wściekłości. Czyli jeżeli przeciwnik w trakcie bitwy dostanie obrażenia, no to jego wściekłość również będzie nakładana po raz kolejny, czyli może zostać stakowana, czyli stakowanie to jest nakładanie danego efektu wielokrotnie, czyli na przykład można sobie dodać atak 5 razy, niektóre efekty można stakować, niektórych nie można, tutaj akurat będzie można. No dodano również więcej nagród, tutaj chodzi bodajże o te skrzynki, czyli jeżeli zadamy odpowiednio wysokie obrażenia, to będziemy mogli odebrać sobie nagrody, no i takie nagrody już w grze występują, po prostu będzie ich więcej, to są nagrody tylko i wyłącznie do odebrania raz w trakcie całej gry. No i w sumie tyle, to wszystko. No i na koniec dwie takie małe zmiany, jedna dotyczy postaci, druga dotyczy bossa na Przeklętym Królestwie. No i pierwsza zmiana odnośnie bohatera to Albedo. Naprawiono błąd, który powodował, że efekty specjalne umiejętności Hermes
Trismegistus, jeżeli dobrze to przeczytałem, nie działały poprawnie w niektórych okolicznościach. Oczywiście efekty umiejętności nie zostały w żaden sposób zmienione. No i tutaj mamy zmianę dosyć istotną, jeżeli chodzi o demoniczną Nemorę. To jest jeden z bossów na Przeklętym Królestwie. Zmieniono w ogóle mechanikę driffów, czyli jak wiecie, Nemora, demoniczna Nemora przywoływała driffy. Jeżeli pokonaliśmy driffy, to ona przywoływała kolejne. Od teraz przywołane driffy nie będą mogły zostać pokonane i będą traktowane jako bossowie. No i to jest, jakby nie patrzeć, dosyć duża zmiana, bo tam mimo wszystko taki króciutki czas oczekiwania na te nowe driffy był. Teraz one nie będą mogły po prostu zostać pokonane, one będą stały cały czas. No i będą traktowane jako bossowie, a to też może sporo zmienić, bo przypominam, że opisy niektórych umiejętności mają o tym wzmianki. Czyli na przykład, że dana umiejętność działa w pewien sposób normalnie, ale na bossów działa już inaczej, no i to będzie trzeba pewnie brać pod uwagę, jeżeli będzie chciało się być tam wysoko w rankingach. No i te zmiany dotyczą tylko i wyłącznie serwera testowego, oficjalne już takie ostateczne zmiany mogą się troszkę różnić, mogą coś dodać, mogą wrzucić bestie i te sprawy. Na koniec krótkie streszczenie jak zawsze, nowa postać, Ivan the Bonesmith, będzie to postać z frakcji Niemartwych i tak samo Arena Prób. Nowa podróż cudów o nazwie Twisted Tales, nowa mapka na wędrującym balonie o nazwie The Final Night, następnie nowa mapka, jeżeli chodzi o emocjonującą podróż, a dokładnie Judgment Chronicles o nazwie Dark Yard, od 32.60, później od 21.60, zaktualizowane formacje, jeżeli chodzi o koszmarny korytarz, gra skarbów i małe aktualizacje tam, o tym wspominałem już. Prawdopodobnie event, bo nie sądzę, żeby to była rozgrywka, o nazwie Haunting Dreamscape i to może być dosyć ciekawa rozgrywka. I teraz ja się chyba utwierdzam w tym, że to chyba będzie event kilkudniowy, bo zazwyczaj jak gramy innymi postaciami, no to zazwyczaj jest to event kilkudniowy, jakby nie patrzeć. Na evencie rocznicowym biegaliśmy tam chyba Rosalind, tak? Czy nie wiem, kimś tam biegaliśmy, już nie pamiętam. Na innych eventach biegaliśmy na przykład Rowanem, pamiętacie? Tam jak Tane ukradł ciuchy, to też kimś innym biegaliśmy. I tutaj będziemy biegali Azizem, co tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że to może być event kilkudniowy, no ale zobaczymy. Nowy sezon czasowej szczeliny, następnie powrót starego eventu, którego już bardzo dawno nie było, o nazwie Gra Przeznaczenia. Wiem, że miał on swoich zwolenników i mnóstwo przeciwników. Tak swoją drogą, nowe porady dla bohaterów, nowe zadanie dzienne, kup jeden przedmiot ze sklepu. I tutaj ta zmiana, jeżeli chodzi o wściekłość i dynamiczne dywizje, jeżeli chodzi o Przeklęte Królestwo, no i te dwie zmiany odnośnie Albedo, tutaj w sumie poprawka. No jeżeli chodzi o demoniczną Nemorę, to akurat cała mechanika została zmieniona dosyć porządnie. Także to by było na tyle. Według mnie patch notes całkiem fajne, jakby nie patrzeć. Mamy powrót naprawdę eventu, którego już dawno nie było. Mamy potencjalnie event kilkudniowy, jakby nie patrzeć. No i całkiem sporo rzeczy. No nadal brakuje oczywiście wieży dla międzywymiarowych, ale może kiedyś się doczekamy. Jeżeli macie swoje opinie, to śmiało w komentarzach. Życzę wam przy okazji miłego dnia, miłej gry, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.